Sephora wypuściła w tym roku pierwszy kalendarz z kosmetykami, to tania opcja i jest jeszcze teraz na promocji. Tak wygląda ten kalendarz. I oglądajcie ten film do końca, ponieważ w pewnym momencie pojawi się pytanie, a kto na nie odpowie, będzie mógł zgarnąć ten kalendarz za darmo. Składa się z pudełeczek. Promocji teraz kosztuje 185 zł, co daje średnio za jedno okienko 23 zł, więc bardzo dobra cena, ponieważ mamy tutaj dużo pełnowymiarowych kosmetyków. Pierwszy produkt z okienka to pełnowymiarowy wymiarowa maska regenerująca do stóp z firmy Patchology i kosztuje ona 49 zł. Mamy tutaj dwie skarpetki, nakładamy to na 10 minut. Ta firma jest mi bardzo dobrze znana z innych kalendarzy z kosmetykami i czas na okienko numer 2. Tutaj jest coś bardzo, bardzo ciężkiego. Oczywiście, jak to zwykle, przeliczę cenę wszystkich kosmetyków. No i standardowo ten kalendarz kosztował 235 zł, więc jest teraz przeceniony aż o 20%, a rzadko to się zdarza, ponieważ te zestawy z Sephory często na nie rabaty nie wchodzą, a już po prostu go przecenili. Tutaj mamy produkt z firmy Isle of Paradise i są to kropelki brązujące. Już wiem, czemu opakowanie było bardzo ciężkie, ponieważ ten kartonik dosyć dużo waży. Tutaj mamy z pipetką w pojemności 10 ml, czyli to jest format podróżny. Krople brązujące do twarzy i do ciała. Wychodzi mi za to około 48 zł 33 grosze, czy używać takich kropelek. Zanim przejdziemy do trzeciego okienka, zobaczcie w ogóle, że to jest kalendarz wakacyjny, ale oni go bardzo późno u nas wypuścili, już się w sumie wakacje kończą, ale te produkty, które tutaj do tej pory znalazłam, według mnie są do używania na cały rok przynajmniej. Tak jak na przykład te wcześniejsze kropelki, ja bym ich używała akurat po wakacjach, żeby utrzymać opaleniznę. Tutaj produkt z firmy Kenzoki. Mamy tutaj odżywczy krem do ciała i jest to format podróżny. To jest 50 ml pojemność i w przeliczeniu z pełnowymiarowego opakowania wychodzi to 46 zł 25 groszy. Z tej firmy jeszcze nic nie testowałam. Numer 4. Pytacie mnie, kiedy kalendarze adwentowe? No i powiem Wam, no czekamy, aż się pojawią, ale myślę, że pojawi się na pewno dużo i na pewno szybko. Skoro zobaczcie, firma tak jak Sephora pierwszy raz w ogóle w całej swojej karierze wypuszcza kalendarz. O, tu są dwie rzeczy. Co tutaj się wydarzyło? Trochę jestem w szoku. Miało być 8 pudełeczek. Poczekajcie. A, no właśnie, czyli jest 7. A 8 produktów. W sumie to by bardziej pasowało, czyli 7 na cały tydzień, albo na przykład jak ktoś ma urodziny, to niech sobie tydzień przed urodzinami otwiera. Dobrze, przejdźmy może do pierwszego produktu, Milk. No i tutaj bardzo popularne mają bazy, na przykład pod makijaż, a tutaj mamy bronzer w sztywcie. To jest wersja miniaturowa, ale takie wersje też sprzedają w Sephorze, więc tutaj można powiedzieć, że to jest produkt pełnowymiarowy. Pojemność prawie 6 gramów. No i ten kremowy bronzer w sztywcie kosztuje 125 zł. A kolejny kosmetyk to Lano Lips i mamy tutaj arbuzowy balsam do ust. Pojemność to 10 gramów, również pełnowymiarowa i kosztuje 59 zł. Przechodzimy do piąteczki, więc firmy widzę zauważają, że ta popularność kalendarzy jest mocna i wypuszczają swoje letnie wersje, więc wydaje mi się, że szybko możemy spodziewać się nowości. No standardowo na początku września się pojawiały, więc jak będą sprzedawać, to oczywiście będę kupować i nagrywać. Mamy tutaj kremik SPF 50, to się przydaje cały rok mi na pewno, bo jak wiecie, ja zimę spędzam, no nie w Polsce. I tutaj jest nawilżający krem do rąk oraz do ciała. Tutaj mamy UVA oraz UVB. Pojemność to 30 ml i jest to wersja miniaturowa. Nie jest dostępna w sprzedaży, więc przeliczyłam tutaj cenę z pełnej pojemności i kosztuje on około 30 zł. Widzę na stronie internetowej, że piszą, że on jest ekstremalnie nawilżający, więc ciekawa sprawa. Szóstka bardzo duża, więc wydaje mi się, że to jest największe i na 100% najcięższe opakowanie z tego kalendarza. I tutaj mamy peeling, czy to jest kosmetyk marki Sephora. Zobaczcie, bardzo fajnie, ponieważ w tych kalendarzach Sephorowych bardzo często się trafiają kosmetyki tylko z ich marek, a tutaj jest jako pierwszy, z tego co się nie mylę, seforowski produkt. I tutaj jest peeling do ciała z serii Monoi. Tutaj jest pełnowymiarowe opakowanie 250 ml. I taki oto peeling to cena 55 zł. Czas na siódemeczkę, więc tutaj spodziewajmy się chyba tylko jednego produktu. Mam nadzieję, że jako ostatnie okienko będzie coś naprawdę bardzo
interesującego i ciekawego. I tutaj mamy kosmetyk z firmy bardzo znanej. Te rzeczy często trafiają się, w sensie ta firma często pojawia się w kalendarzach. I to jest Moroccan Oil. Pojemności 30 ml. Trafił się produkt podróżny, ale jak najbardziej można kupić właśnie taką mniejszą pojemność w Sephorze. I kosztuje ona 89 zł. Jest to zapachowa mgiełka do ciała oraz do włosów, szklane opakowanie. Jest to ciekawa sprawa, bo na początku myślałam, że to po prostu będzie mgiełka, która ma tylko zapach, ale tutaj piszą, że również nawilża oraz wygładza i szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustego filmu. Również, jeżeli chodzi o składniki, mamy tutaj olej arganowy, który właśnie jest bogaty w kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacze i pomaga przywrócić elastyczność skóry i gładkość, więc on za to odpowiada. I mamy tutaj jeszcze octan tokoferolu, który jest formą witaminy E i pomaga utrzymać właśnie naturalną równowagę nawilżenia skóry i włosów. I jest to również technologia, która absorbuje promienie UV i dzięki temu właśnie chroni włosy przed tym promieniowaniem. Powiedziałabym, że zapach ładny, taki nie za słodki jak to w torcikach. Wyczuwam tutaj nuty właśnie takie kremowe. Wiem, że zawsze interesuje Was podsumowanie cenowe, więc oto za te wszystkie kosmetyki wyszło łącznie 501 zł 58 groszy, więc płacąc za ten kalendarz 185 zł, licząc właśnie cenę tych wszystkich kosmetyków, wychodzi nam, że mamy 316 zł 58 groszy kieszeni, więc myślę, że naprawdę spoko. I przy okazji, gdy widzimy się tutaj, że tak powiem, z bliska, mogę Wam pokazać moje nowe paznokcie, które dzisiaj robiłam. Nie robiłam ich sama, tylko w salonie, ale zobaczcie, te wzory są przepiękne, ale nie są one ręcznie malowane tym razem. Są to naklejki, co o nich myślicie? Bo ja w ogóle rozkminiam, żeby zrobić takie tatuaże. A teraz gratka dla tych, co chcieliby taki kalendarz dostać za darmo. Więc kochani, jak widzicie, otworzyłam tutaj te wszystkie okienka, ale żadnego z kosmetyków nie otwierałam, więc jest tutaj nie lada gratka, ponieważ może ktoś z Was właśnie dostać ode mnie taki kalendarzyk adwentowy z tymi wszystkimi kosmetykami. Nowy, nieużywany, zapakuję go z powrotem, więc napiszcie proszę w komentarzu, jak trafiliście na mój kanał, no i co najbardziej lubicie na nim oglądać. Czekam na Wasze komentarze i za tydzień wybiorę jedną osobę, której właśnie prześlę, podaruję ten oto zestaw z kosmetykami Summer Kalendar, nowiutkimi, więc mam nadzieję, że z chęcią będziecie testować. I tak naprawdę nie jest to pierwszy kalendarz letni, ponieważ jedna marka zapoczątkowała ten trend, jest to Rituals i właśnie ten kalendarz na moim kanale już otwierałam, więc koniecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, link zostawiam tutaj i do zobaczenia w kolejnych. Buziaki, pa pa, czekamy na kolejne kalendarze adwentowe.